Chris już od kilku lat działa na niemieckiej scenie muzycznej, jest tam i producentem, i DJ-em, dobrze sobie radzi, jest rozpoznawalny, no i jak wiadomo, preferuje głównie muzykę elektroniczną. Nie inaczej jest w przypadku tej piosenki i tego teledysku. Słuchajcie, słuchajcie, ja jestem bardzo ciekawa, czy z tym teledyskiem Chrisowi uda się przebić do jakichś konkurencyjnych niemieckich stacji telewizyjnych. Ale tak naprawdę to życzyłabym mu naprawdę tego, czyli innymi słowy, wielkiego sukcesu. Tak czy inaczej, na pewno będziemy grali go my, czyli SKTV. Właśnie można powiedzieć, teraz trwa ujęcie, mówię można powiedzieć, a nie trwa, ponieważ jest malutka przerwa. Dokładnie noga jest zamieniana teraz na rękę. Wcześniej mieliśmy nogę w pudełku, teraz mamy rękę w pudełku. No mamy też w pudełku, jak widzicie, bardzo dużo styropianowych kulek, które są naprawdę bardzo fajne. No tak powstają teledyski. Są to różne pomysły, patenty i tak dalej, które później zamieniają się w gotowy efekt, oczywiście przy pomocy komputerów. Nasza modelka jest troszkę biedna, bo musi udostępniać swoje kończyny, mimo tego, że cała jest piękną dziewczyną, to póki co kręcą ją tylko częściami, ale oczywiście później pokaże się oczywiście jako zmontowany, piękny model, a dokładnie lalka kobiety. Sama nie wiem, czy da się przeprowadzić jakąś rozmowę z lalką, ale to nie jest prawdziwa lalka, tylko nasza dzisiejsza modelka. Powiedz mi, czy jest ci strasznie, potwornie, niewygodnie? Wiesz co, czuję się jak na piasku, na plaży. A jak to jest być samą głową? Idealnie. Mistrzowska. Nie, tak naprawdę oczywiście nic ci się nie stało. Powiedz wszystkim, że nic ci się stało, że wszystkie części twojego ciała się zaraz szczepią i wszystko będzie w porządku. Nieprawda, odcięli mi głowę. Jak widać. No dobrze, ja mam nadzieję, że mimo wszystko mimo tej odciętej głowy. Reklama dla grupy 13, odcinają głowy. No dobrze, niech będzie to reklama w takim razie dla grupy 13, która oczywiście dzisiaj kręci ten teledysk dla Chrisa. Jak to się stało, że akurat taki utwór jest singlem i tak dalej, i tak dalej? No utwór powstał, można powiedzieć, na przełomie marca, kwietnia. Był jeszcze późniejszy singiel, który ten musiał trochę jeszcze czasu poczekać. Tak naprawdę w listopadzie trafił do stacji radiowych Biły Dałciu. No i dzisiaj kręcimy klip w związku z tym, że zdjęcia miały się odbyć przed świętami, ale z powodu tej zawieruchy całym świętami, końcem roku, wszyscy kręcą teledyski na początku roku nowego. Rozumiem, a kto się ukrywa pod pseudonimem Trish? Bo wiecie, to nie jest kawałek tylko Chrisa, tylko jest Chris razem z Trish. Featuring Trish, czyli wokalnie udzieliła się w kawałku Patricia Kazadi. A kto zadecydował o tym, o czym będzie ten kawałek i dlaczego będzie się nazywać tak, jak się nazywa? O tytule, o tekście oczywiście decydowała Patrycja, ona śpiewała, pisała tekst, także to jest mój udział w tym jest żaden, moja jest tylko muzyka i cała produkcja. Rozumiem. I co, jeździsz już z tym kawałkiem po klubach, grasz go w klubach? Tak, klub dobrze się przyjął od sierpnia, już jest w klubach w Polsce i za granicą, bardzo dobrze się przyjął, w radiach jakby rozpoczyna swoją karierę od listopada, no i teraz czekamy na teledysk. No tak. No dobrze, czyli wszystko jest tutaj ładnie zaplanowane, dowiedzieliśmy się właściwie wszystkiego, jeżeli chodzi o ten kawałek. Ja tylko się chciałam jeszcze dowiedzieć, co będzie później, co będzie następnym singlem, a może jakiś albumik? Album jest planowany też w tym roku. Następny singiel już jest prawie skończony. W następnym singlu udzieliła się wokalistka, mogę zdradzić tylko, która śpiewała m.in. o ATB. Więcej nie mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy, bo to jest przyszłość.